Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca stycznia. Udało mi się, słuchajcie, przeczytać aż 17 książek, z czego ostatnią dosłownie przed chwilą, więc ostatnia nie jest jakby na głównej planszy, ale też o niej Wam opowiem na samym końcu, co to za książka i czy warto ją przeczytać. Słuchajcie, ułożyłam sobie książki od najwyższej do najniższej oceny. O niektórych będę mówiła krótko, bo też już mówiłam na kanale i wtedy możecie sobie sami znaleźć filmik dotyczący tej książki. Natomiast o tych, których nie mówiłam wcześniej na kanale, to postaram się powiedzieć trochę więcej. I czy warto to przeczytać, czy też nie? Czekajcie, posłużę się ściągawką. I tak, pierwsza książka, która według mnie była najlepsza w styczniu, no to Wyborny trup Agustiny Basterriki, hiszpańskiej pisarki. Jest to dystopijna opowieść, niesamowita, czasami mrożąca krew w żyłach, czasami obrzydliwa, ale bardzo, bardzo prawdziwa i dlatego bardzo Wam ją polecam. Dla mnie to, tak jak mówię, no najlepsza powieść chyba ze stycznia. Kolejna też bardzo dobra powieść, którą cały czas noszę w sobie i która zostawia taką melancholię, ale też taką dużą refleksję nad życiem i to, co jest naprawdę ważne, czy właśnie realizacja pasji, czy mieć, czy być. To ballada o lutniku Wiktora Paskowa. O tej książce też już mówiłam na kanale, więc zapraszam Was do filmiku. Odnośnie tej książki, naprawdę bardzo dobra powieść, poruszająca, mocna, refleksyjna i napisana pięknym językiem. Trzecia książka to Niespokojna krew Roberta Galbraitha, czyli Joanne Rowling. Tutaj oceniam to na 9 na 10. Też już mówiłam o tej książce na YouTubie. Jest to najnowszy kryminał z serii o kormoranie strajku. Według mnie jest to najlepsza część serii, gdzie czytelnik jest bardzo zaangażowany w to śledztwo i naprawdę dostaje tyle wskazówek, tyle poszlak, że jest jakby jednym z uczestników tego śledztwa. Bardzo dobrze napisana. Też polecam, chociaż jest objętościowo długa, bo ma ponad 900 stron. Kolejna książka, o której też już mówiłam na YouTubie, to jest Lina Sary Antczak. Powieść, która akurat mnie dotknęła osobiście, bo główna bohaterka Nina jest bardzo podobna do mnie i gdzieś miała podobne życie, więc czytając to... Być może też oceniłam to tak wysoko, bo bardzo, że tak powiem, miała odniesienie do mojego życia. To wtedy też mamy trochę ten punkt oceny książki trochę inny. Kolejna książka to Kryminał, pierwszy grzech Kruka Pawła Lukasa. Jest to jego debiut i pierwsza część serii. Nie ukrywam, że też byłam pozytywnie zaskoczona, dlatego... że to jest napisane w taki właśnie klasyczny sposób, klasyczny kryminał i ja miałam takie pierwsze skojarzenie, że to jest taki polski Sherlock Holmes, czyli rozwiązanie zagadki kryminalnej drogą dedukcji z wykorzystaniem umysłu i tutaj jakby główny bohater w ten sposób prowadzi śledztwo. O tej książce też już mówiłam na kanale, więc odsyłam do filmiku. Kolejna książka, to o której mówiłam niedawno, to jest Grobowa cisza, żałobny zgiełk, czyli kolejna książka Yoko Ogawy. Tutaj też oceniam to 9 na 10 dla mnie, bo jest to książka, do której na pewno będę wracać, która daje mi bardzo duże pole do refleksji, do przemyśleń, do zastanowienia się nad określonymi sytuacjami, przeżyciami, traumami. Ale nie ukrywam, że jest to powieść trudna. Jest to tak zwana powieść szkatułkowa, czyli składająca się z opowiadań, które są w pewien sposób powiązane ze sobą. Tak jak mówię, bardziej szczegółowo mówię w osobnym filmiku i tam Was zapraszam. Kolejna wysoko oceniona 9 na 10 to są Sztormowe ptaki Einar Karason.
islandzki pisarz, książka, która wywarła na mnie wrażenie, ponieważ czytelnik czuje się, jakby był uczestnikiem zdarzeń opisywanych w książce. Akurat akcja książki toczy się na morzu, w kole podbiegunowym, gdzie islandzcy marynarze walczą ze sztormem. I to, jak trwa ten sztorm przez te kilka dni, jak wygląda współpraca, co tam się dzieje, to uwierzcie mi, że to jest tak sugestywnie opisane, że czujemy się jako czytelnik, jakbyśmy byli tam na tym statku i na tym morzu. O tej książce też już mówiłam w osobnym filmiku i tam Was zapraszam. Kolejna książka, o której nie mówiłam, a którą też wysoko oceniam i nie ukrywam, że czekam na kolejną część, to jest Jesień Ali Smith. Książka, gdzie mamy w zasadzie dwóch takich głównych bohaterów. Młodą dziewczynę i już takiego starszego pana. Jest ta relacja w pewien sposób powiązana, bo ten starszy pan był kiedyś sąsiadem tej młodej dziewczyny i gdzieś tam zawiązała się między nimi przyjaźń. To wszystko toczy się, czyli jakby ten starszy pan jest już jakby na łożu śmierci, czyli takiej jesieni życia i gdzieś analizuje, ma takie migawki, przypomina sobie i ma taką refleksję dotyczącą jego życia, jego przeszłości. Natomiast ta młoda dziewczyna wraca oczywiście do przeszłości, ale głównie skupia się na tym, co jest teraz i na przyszłości, a wszystko dzieje się na tle Brexitu i tych właśnie wydarzeń i tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i jak to wygląda. Bardzo ciekawa powieść, bardzo refleksyjna, czasami melancholijna, ale też ma coś takiego w sobie, co przyciąga czytelnika. Nie jest to dla mnie taka dziesiątka, powiem Wam, ale ma coś takiego, że taki przyciąga, że chce się więcej, że chce się bardziej poznać tę autorkę i nie ukrywam, że czekam na Zimę Ali Smith, która też już wychodzi właśnie teraz albo już wyszła, więc na pewno będę to czytać. Kolejna książka, to o niej już mówiłam na YouTubie, to jest kolejna część serii o Witku Wajnerze, czyli Zwrotnik. Nie ukrywam, że mi się ta część bardziej podobała, ale dlaczego i o czym jest, to zapraszam do osobnego filmiku. Lista, która zmieniła moje życie, Oliwii Beirne, chyba tak się czyta, przepraszam, jeśli się pomyliłam. Powieść obyczajowa, o której też już mówiłam i zapraszam do osobnego filmiku. Powiem Wam, że to jest z jednej strony lekka, przyjemna lektura, ale z drugiej strony bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca, z której można bardzo dużo wyciągnąć dla siebie i też do zmiany, powiedzmy, swojego życia. Kolejna powieść, o niej nie mówiłam, jest to bardziej, bym powiedziała, powieść skierowana do każdego czytelnika i dla dzieci, i dla młodzieży, ale również dla dorosłych. To jest Ior Marka Zychla. Jest to taki jego debiut, jeśli chodzi o taką powieść dla dzieci, dla młodzieży. Taka powieść fantasy, ale z odniesieniem właśnie do przemijalności życia, do tego, że pewnego rodzaju cykle w życiu, w historii naszej powtarzają się, jak to wygląda, o naszej moralności, o naszym podejściu do życia, o czasami naszym egoizmie, o tym, że niektóre cechy charakteru gdzieś przeważają. Bardzo, powiem Wam, ciekawa, z jednej strony krótka opowieść, napisana, tak jak mówię, trochę tak jak baśń, taka fantazy, ale mająca właśnie w sobie dużo takiej mądrości. Jeśli się pojawi, to gorąco Was zachęcam. Przyjemnie się to czyta i tak jak mówię, można też znaleźć jakiś morał. Idealna według mnie, dla mnie, dla takiej właśnie młodzieży, które lubią takie właśnie książki fantasy, czyli gdzieś tam przenoszenie się do innego świata, a z drugiej strony jakaś powieść z morałem. Kolejna powieść to najnowsza powieść Nicholasa Sparksa, czyli Powrót. O niej też już jest osobny filmik, więc nie będę mówiła dużo. Kolejna powieść w stylu niby komedii romantycznej Nicholasa Sparksa, ale jednak zaskakuje, bo nie jest to do końca komedia romantyczna. Trochę inne wątki przeważają
I to, co najważniejsze, jest to bardziej opowieść o tajemnicach i traumach, które niesiemy ze sobą. I tutaj mamy właśnie trzech takich głównych bohaterów, których losy gdzieś tam się ze sobą łączą. Kolejna powieść, o niej nie mówiłam, to jest Kot, który spadł z nieba, Takashi Hiraide, albo Hirade, to jest japońska chyba pisarka, więc tutaj niestety nie umiem wymówić. Książka z serii z żurawiem, która opowiada o małżeństwie, którzy obdarzają ogromną miłością kota sąsiadów. Na początku jest taki dystans, ale później tak przyzwyczajają się do tego kota, tak kochają tą kotkę, że ona jest dla nich taka wyjątkowa, no, że później ta relacja ich z tym zwierzęciem oraz ich spojrzenie w ogóle na świat przez tego kota się zmienia. I dlaczego? No to tutaj zachęcam Was do lektury. Bardzo taka melancholijna powieść, taka, gdzie ta akcja toczy się niby wolno, jest dosyć dużo powtórzeń, ale też przez to jest bardziej taka emocjonalna. I teraz trzy takie książki, które według mnie są najsłabsze, które przeczytałam w tym miesiącu. To jest po pierwsze Rektorski czek Joanny Jodełka. Ja tu oceniłam 6 na 10, dlatego że, no powiem Wam, akcja trochę jest taka, znaczy to nie jest nic, co by wniosło coś większego w moje życie. Czytało się to w miarę dobrze. Akcja toczy się w Poznaniu i powieść została napisana na stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. Gdzieś tam cała akcja wokół tego się toczy. Ciekawie są przedstawione fakty z początków tego uniwersytetu, natomiast żebym powiedziała, że było coś tam porywającego w tym kryminale, to niekoniecznie. Czyli taka poprawna powieść i widać, że autorka pisała to na zlecenie, czyli że miała opisać jakąś powieść dotyczącą tego uniwersytetu. Dla mnie średnia. Kolejna, którą też oceniam jako średnią, to jest książka, na którą się niektórzy zachwycają, którą oceniają 10 na 10, to są Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej. Jeśli chodzi o styl pisania Zyty Rudzkiej, to on jest też dosyć specyficzny. Nie każdemu on podejdzie. Ja lubię ten styl pisania, natomiast jeśli chodzi o tą książkę, ona opisuje głównie relacje między ojcem i synem. Ale ten styl właśnie jest tak specyficzny i jakoś dla mnie ta książka nie wniosła niczego, nie wiem, nowego, nie była odkrywcza, nie była jakaś spektakularna, a czasami była nawet taka przydługa. Ale to już zostawiam Wam do oceny. No tak jak mówię, dla mnie średnia, ale jeśli ktoś lubi szczególnie styl Zyty Rudzkiej i gdzieś tam takie jej czasami małostkowe opisy, czy tych relacji, czy komunikacji, czy dialogów, no to tutaj może się spodobać. I książka, którą oceniam najsłabiej, to jest Magia szacunku do siebie, Osho. Jest to, w zasadzie już nie żyje, ale jest to, no można powiedzieć, człowiek, który założył taką szkołę medytacji w Stanach Zjednoczonych, sam był z pochodzenia Hindusem i niby tu opisuje, wiecie, z jednej strony, że wszystkie religie są złe, odejście od religii, a z drugiej strony stworzył swoją religię i swoje takie sanktuarium, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych, więc dla mnie tutaj zakrawa trochę na hipokryzję i bardzo dużo jest w tej książce powtórzeń. Nie mówię, że nie ma trafnych gdzieś tam spostrzeżeń, są, ale tak jak mówię, przez to, że uderza ta hipokryzja trochę autora, no to nie można, tak powiem, się do końca zgłębić i w zasadzie co rozdział to autor powtarza to samo, co było w poprzednim. Dla mnie słaba. I teraz wisienka na torcie, czyli coś, co przeczytałam dzisiaj, to jest Dywan z wkładką Marty Kisiel. Komedia kryminalna Marty Kisiel.
napisana właśnie w podobnym stylu jak książki Alka Rogozińskiego czy Olgi Rudnickiej. Marta Kisiel, która gdzieś tam głównie pisze powieści takie młodzieżowe albo fantazy, no to tutaj powiem Wam, że sprawdziła się w pisaniu tego dywanu z wkładką, czyli w stylu komedii kryminalnej. Czytało się to świetnie, szybko. Czytelnik ma dużo zabawy, jest wciągnięty w akcję. I naprawdę, jeśli ktoś szuka lekkiej, przyjemnej lektury, to polecam dywan z wkładką Marty Kisiel. Na pewno będziecie się świetnie przy tym bawić. To tyle na dzisiaj. Szybko przeleciałam dla Was te 17 książek. To był dosyć intensywny miesiąc. Mam nadzieję, że coś z Was z tego zaciekawi. Coś sobie wybierzecie z tych moich polecajek. Udanego kolejnego miesiąca lutego. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.